twoją starą. Ja przynajmniej mam starą, a nie dwóch ojców. Dobra, ty muszę. Pierdolę, faktycznie. Tak teraz patrzę. Do... I ty jako dziewucha po mojej lewicy. Znaczy, transwersyta, bo teraz się zmieniłeś w chłopa. Jak? A, no. No to, a, ogólnie to już się nagrywa dawno odcinek, a my się zapomnieliśmy przywitać. Siema, ja jestem Katwa na 17, a ze mną jest Aladdin. Siema, kurwa. No, kurwa, w tym, kurwa, odcinku, kurwa, sobie ten... To pole sadzimy, nie? No. Prawie się zachłysnąłem Coca-Colą. Tutaj ogólnie mam przygotowane kilka sadzonek, czy tam co to jest. Myślę, że kilka. Starczy na to pole. Na te pole. No to pole. Na to pole. To pole, kurwa. Ole, ole, sadzę to pole. No kurwa, no nie ma I co I piję kole. No zrób coś, no. Kurwa. Ty, jakie to fajne takie małe jest. Sam masz małe, kurwa. Ty rzeczywiście fajne. To nie? Ty, mogliśmy kupić drugie. Nie chciałeś? To nie, dobra, kupię. Technologia Bell? Nie, Bell, kurwa. Leśniczy. Ty patrz, dwa rządki w jednym sadzi się. Czasami nawet nowy. Trzy. O, skubany. Skubany wobec. O nie, tylko 14 tysięcy zostaje. Weź pożyczkę. Wziąłem. To sprzedaj kombajn. Musi zmucić najpierw. Cześć, zobaczy co się stanie. Gówno się stanie. No to patrz się na tą przyczepę. Nie rób. Mam lagi. Ja nic nie widzę. Nie, serio, lagi, bo... Widełły są gdzie indziej i stół jest gdzie indziej, ja chciałem popsuć. Człowiek raz na jakiś czas chce coś popsuć, to nie może, bo mu tur się rozdwaja. Przynajmniej mam dwa. Panie, tak się nie można zdecydować, w którym wchodzić. Czy może iść na całość i obydwoma? Oczywiście. Panie, oddaj pan to. Trzeba odebrać zboże, bo zaraz się napełni kombajn. O kurde, ty żebyś widział co się u mnie stało, u mnie byłeś jeszcze przy tej i dopiero podpiąłeś obciążnik i te cięgła i ramiona się wszystkie tak wyciągnęły na od tej do tego. Oczywiście zrozumiałem o co ci chodzi. Oczywiście o tym wiem. Kurde, jeden będzie trudniej się. Wyrzuciłeś mnie. Nie, nic ci nie wyrzuciłem, jesteś tutaj, stoisz sobie i gnieciesz, kurwa. Tutaj. Poczekaj chwilę i zobaczysz, że mnie wyrzuciłeś. Sam się wyrzuciłeś i nagle zganiasz swoim jebanym. Jasne. Jak słońce, kurwa. O, opuściłeś serwer. Czemu opuściłeś serwer? Pojebało się? No, czemu wracaj mnie wyrzuciłeś, kurwa? Wyrzuciłeś mnie. W trakcie odcinka. A w dupie to mam zbijaj z powrotem do roboty, kurwa, od zajebania, a ty się opierdalasz. Tym bardziej, że jest pracownik i tylko odrabia, my próbujemy podtrzymać odcinek. Cicho, kurwa. A, w ogóle pozdrowienia dla Mikiego, Kaskadera, Brączka, Adama, Bolka. Oraz Mafisolus. I Miki Games Team. Games. Games. Ty jak coś mówisz? I dla Kadora, dla Wojka Bohuna.
To bym miał jeszcze pozdrowić? A, Nitro. Dzisiaja. Kto tam jeszcze chciał, żeby go pozdrowić? A, no, ona jeszcze chciała, żeby ją pozdrowić. Po prostu jest naszą fanką. I to wielką. I to głębną. I dobrze nas penetruje. Znaczy, w sensie, że na odwrót. No. I jest dobra. W nagrywaniu i nie tylko. O, wreszcie jesteś. I fajne piosenki robi. No to akurat to nie wiem. Tak się nie powiedział. Ty, a weź sobie wyobraź, jakbyśmy my nagrali piosenkę. Zajebali header, nie wiadomo kto. Wiadomo kto. Zostawiłem wiatę otwartą. Otwarniętą. Bo się nie rymuje. Nie masz już. Nie masz już go. Zapomnij, bo niepokrytego, jak do kasko. Wróciłem dzisiaj późno. I co dalej? Bo byłem... Zajebali header, nie wiadomo. Klasyczna wymówka. Bramę zostawiłem otwarniętą. No kurwa, nie ma co robić, no. Kurwa, wsiadł za tego pracownika i sam nie zapierdalałby już. Nie ma kto bramy zamknąć. Ole idzie, ole moc. To jest power, to jest moc. Ursus power. Zetor. No ale Zetor współpracował z Ursusem i Ursus z Zetorem. No i w sumie to samo, tylko że nasze inne nazwy i inne numerki. No. I drzwi się wrzosem otwierają. Dobra, ja jesteśmy po krótkiej przerwie, bo klasycznie jak zwykle zabrakło miejsca na deszczu i się przerwało. Nie ma za to, masz dobre piosenki. No, wystarczy? Aż opuściłeś serwer. Właśnie tak to klinie, bo jakieś dziwne lagi mam. Ale jeszcze jest. Dobra, takie lagi, że... O, opuściłem serwer. No. Takie lagi, że nawet opuszczenie serweru cię opóźniło. Poka poka sowe mi. Pokaż, pokaż, pokaż. Nie pokażę. Poka poka kotami. Nie da rady przejść. Poka poka dywami. Jeszcze Aladdin ma, nie? Albo lampę. Mam takie fajne lampki. Chcę wam podświetlenie klawiatury. Kurwa. O, kombo nie posprzedać. Gdzie jest to? O, pociąg idzie. Poka, poka, dywa, mi.
Ej, dlaczego? Dlaczego Sex Monsterka ma ograniczenia wiekowe? Ja nie rozumiem tych ludzi. Dlaczego oni są dalej tacy źli? Bo to nie są rzeczy odpowiednie dla ludzi powyżej 18 roku życia. No tak. To są tylko rzeczy dla ludzi poniżej 18 roku życia. To nie są rzeczy dla ludzi z twoim wykształceniem. Panie, nie obrażaj pan, dobre. Gdyby ja ci powiem, na tym odcinku prawie nic nie robimy ciekawego, a on i tak będzie ciekawy. Co ty, ja tu cały czas na kurde. A, no to ty, ale ja tam cały czas się nudzę. I no próbuję to, wejść na no serwer. No to kurwa, ja... już drugi ciągnik kupuję, zaraz będziesz zapierdala. No i dobrze. Jak nie nagrywaliśmy, to było wszystko dobrze i mnie nie wypadało. Zaczęliśmy nagrywać. O, jesteś. I po to, żeś znowu przy nas? Dobra, już idę. Nie, zostań. Uwierz mi, zaraz sobie pójdę. Jak już tu jesteś, to... Ale spoko, zaraz sobie kurwa, pójdę. Synchronizacja to się podczepi. Mówię, że sobie pójdę zaraz. Nigdzie nie idziesz. Spoko, idę? Zawołam. Bo pójdę po dywan. O nie, o nie, o nie. Albo co gorsza, po gina z lampy. Właśnie, ty powinieneś być moim ginem. A ty drapakiem dla mojego fata. Mogę pożyczyć ci dywan. Dzięki, mam swój. Myślisz, że to go masz? To ja jestem jedynym dystrybutorem dywanów na całym świecie. A przynajmniej to ja jestem tak znany. Jestem najbardziej znanym dystrybutorem dywanów na świecie. Co? To. Przed chwilą to był Zetor. Jaki Zetor? No na sklepie. Przed chwilą tutaj był Zetor i... No to właśnie i... zapierdalam na gospodę na pole. A ty bierz tam tak albo tego jak chcesz i zapierdalaj też. Tanki mi się nie ładują, wiesz. Wyłącz sobie internet, może ci przyspieszę. No. I co, przyspieszyło? Dlaczego pole jest posiane? Jakie posiane? Które co? Nie, to pole, na którym sadzimy teraz, jest posiane od obrazu. Nie posiane, tylko ucięte. A u mnie dopiero jest w trakcie cięcia. Kurde, ci powiem, że coś jest nie tak. Ty jesteś nie tak. Też. Co ty kurwa robisz? Najlepsze jest to, że ja nic nie robię. No to kto zapierdala tym Zetorem? Pracownik? Bo nie wiem kogo zjebać. Kurwa. Pracownik. Przeciążyło mnie. Mnie też. A zwłaszcza serwer. Ale nie no, Zetor. Zetora nosi, kurde. O kurde, żebyś ty widział co to się stanęło jak ja wyszedłem z Zetora. Ty wyszedłem z Zetora i od razu przestałem mieć nogi. Weź go ustaw normalnie, bo on źle tu robi. Dobra, będzie gęściej. Nie, bo będzie trudno to ściąć. Ja nie dam rady, przecież to u mnie na odcinku będzie mciej. No to co, a to będzie chujowo wyglądało. Przecież to będzie u mnie na odcinku. No to co? Chodzę do Zetora. Ja tam chodzę będę. Do Zetora i mam lagi. Chodzę do Zetora i mam lagi. To wyjdź z Zetora i wejdź do tego. Tylko już go zwolniłem. A nie, nie zwolniłem. Tak. Ajajaj. Staram się zwolnić z tego wiesia, ale nie daje rady. Coś ty tam znowu odjebał. Daj to. U mnie jest. O kurde, żeś dał podwójne koła. No. Będzie gniot. Nie ma co panie. Będzie gniot. Żebym ja jeszcze widział co się dzieje.
Jest prosto, bo się ustawiłem. Nie ma to jak pokaz slajdu. Kurwa, jadę jest niewłączoną kopaczką. Kurwa. Musimy nagrać. No. Musimy nagrać drugą część tego polskiego rolnika. O. Już dziś trzeba zacząć pisać scenariusz. Bez scenariusza będzie lepiej. Bez scenariusza jest ciekawiej. A co tak stoisz? Panie, ja u mnie jadę, w sensie pracownik jedzie. Widzę właśnie. Czemu jesteś w środku silnika? Wyjdź na chwilę. Panie, wyjdź pan. Cześć, chwila, jestem w trakcie. W trakcie. Już. O, i od razu. Hej, patrz, chodzić normalnie mogę, a jeździć nie. No bo zepsuję. Coś się ewidentnie nie wyjdzie. Lepiej się niczego nie dotykaj. No jak on jedzie, no kurwa, co nawet widzę. Źle, źle, źle. Sam żeś jest pan źle. Kurwa, masz. To z panem jest. A to ja tutaj tą Proximę zostawiłem. Tak se kminiłem, gdzie ją przesiałem. O nie. Nosi go. Ale jakoś skręca. Dlaczego na dole? Coś jest nie tak. Ty jesteś nie tak. Z tobą jest coś nie tak. Kurde, z tego byłby dobry odcinek taki pod muzykę. Jak teraz patrzę. No. Kurwa, ten przód do góry i jedzie. Dobra, chyba można by już skończyć ten odcinek, co nie? Czy zaczęliśmy go nagrywać? Co ty, już godzinę go nagrywamy. A. No. No to chyba już będziemy kończyć, sobie dokończymy po odcinku. I ty miłym akcentem chcielibyśmy podejmować Państwa. Cicho, poczekaj, kurwa. Na koniec tej kurwa, zabawy. Kurwa, zaczekaj. Następny odcinek był Aladyna z koszenia tego gówna. Ja to bym ci na twoim miejscu nie radził tego obiecywać, bo za pół roku może się uda. No to już chyba twój problem. No. I u mnie następny odcinek to prawdopodobnie kopalnie Buraty. Dziękuję. Do widzenia, kurwa mać. I tym kurwa przemiłym, zajebistym akcentem. Za mnie się teraz ja mówię. Chciałbym Państwu podziękować za obecność na tym pięknym naszym zgromadzeniu, gdyż naprawdę chciałbym Państwa przeprosić za to, że zmarnowaliśmy Wam czas, popsuliśmy Wam psychikę, życie i naprawdę dziękuję, że wytrwaliście. O ile wytrwaliście, a nie tylko kurwa weszliście i wyszliście. Statystyki wszystko pokazują, kurwa macie. Właśnie, no. Wszystko widać. Kurwa. Nawet wiemy, kiedy Pornhuba oglądacie. A kiedy RedTube'a? Nawet wiemy, którą ręką sowaliście. Chociaż może to akurat to już nie, ale... Palcujecie. Tak. Chyba ty. To ty masz co palcować. Twoją starą. Ja przynajmniej mam starą, a nie twój ojca.
Dobra, tym przemiłym homoseksualnym akcentem kończymy ten odcinek. Siema. Panie, bo ja trochę nietolerancyjny jestem. Dobra, chuj mnie tam odchodzi. Siema, siema. Pożegnaj. Siema. Kurwa, chuj. Do widzenia. Pierdolę.